W dobie kryzysu Francuzi szukają sposobów na obniżenie kosztów wyżywienia. 3/4 rodzin zaopatruje się w supermarketach i chętnie korzysta z promocji. Walcząc o klientów, supermarkety zaczęły wojnę cenową. Ich bronią są tanie artykuły sprzedawane pod własną marką, które kosztują nawet połowę mniej niż produkty znanych firm. W ciągu kilku lat tanie produkty zdobyły 1/3 rynku żywności. Jaka jest ich rzeczywista wartość? Czy są zdrowe? Czy mają taką samą jakość jak produkty uznanych firm? Na czym polega strategia sieci wielkich sklepów? Przyjrzymy się taniej żywności, która trafia na nasze stoły. Trzeba kupić płatki, dżem. Rodzina Umbertów mieszka pod Paryżem. Jak większość Francuzów, oni także zaopatrują się w supermarkecie. Anne-Marie pracuje jako opiekunka do dzieci. Laurent jest informatykiem. Na żywność wydają 100 euro tygodniowo. Zwykle kupują markowe produkty. Dziś wezmą udział w eksperymencie. Kupią te produkty co zawsze, ale z różnych przedziałów cenowych. Chloe i Elliot wybierają tylko produkty markowe. Mama kupuje najtańsze, a ojciec wyroby sprzedawane pod marką dystrybutora. Nie kupuje ani najtańszych, ani najdroższych rzeczy. Własna marka oznacza zwykle korzystny stosunek jakości do ceny. Sieci wielkich sklepów wprowadziły własne marki, by konkurować z globalnymi koncernami spożywczymi. Produkt pod własną marką jest zwykle o 1/3 tańszy. Paczka ciastek kosztuje 82 centy, zaś produkt znanej marki 1,18 euro. Weźmy ciastka. Jak większość nastolatków, Chloe i Elliot uznają tylko globalne marki. To gwarancja jakości. Liczy się też estetyczne opakowanie. Tanie rzeczy nie mogą być dobre, bo są zbyt tanie. Niskie ceny przyciągają panią domu. Sos boloński za 63 centy. Najtańsze produkty stoją na najniższych półkach. Często są produkowane specjalnie na zlecenie sieci, ale sklepy nie chwalą się tym. Opakowanie jest skromne, bo w ich przypadku najbardziej atrakcyjna jest cena. Wędzony łosoś za 2,32. To dobra cena. Oczywiście powstaje pytanie, czym karmiono tę rybę i jak ją wędzono. Anne-Marie sceptycznie podchodzi do taniej żywności. Uważa, że nie jest odpowiednia dla dzieci, którymi się opiekuje. Dzieci powinny dostawać jedzenie wysokiej jakości. Co oznacza niska cena? Niższą jakość, być może gorszy smak. Ale dlaczego nie spróbować? Czy tańsze wyroby są gorsze niż markowe? W koszykach znalazło się 17 produktów z różnych przedziałów cenowych. Ile wydaliście? 43,65 euro. 33,36 euro. 18,73 euro. Wygrałam. Produkty uznanych marek kosztowały niemal 44 euro. Marek sklepowych ponad 33 euro.
Najtańsze niespełna 19. Nie spodziewałam się takiej dużej różnicy między naszymi koszykami. Sprawdzę, jak smakują tanie rzeczy. Może się do nich przekonam. Czy cena świadczy o jakości? By odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się wędzonemu łososiowi. Plastry łososia wyglądają podobnie. Różnią się ich opakowania i cena. Najdroższy łosoś kosztuje prawie 10 razy tyle, co najtańszy. Za kilogram możemy zapłacić niespełna 12 euro, 36 euro, albo nawet 100 euro. W ocenie stosunku jakości do ceny za punkt odniesienia przyjmiemy wyrób oznaczony czerwoną etykietą. Ten znak jest przyznawany produktom najwyższej jakości, niezależnie od marki. Otrzymał go łosoś sprzedawany za 45 euro. Nie ma on nic wspólnego z najtańszym łososiem za 12 euro. Wyróżniony produkt pochodzi z Brytanii. Przetwórnia na przedmieściach Quimper produkuje rocznie 160 ton łososia, któremu przyznano czerwoną etykietę. O jakość dba kierownik produkcji Vincent Jelemieux. Połóżcie tam dalej. Codziennie przyjmuje świeże dostawy z Norwegii. Przetwarzamy ryby odławiane w Atlantyku. To jest salmon salar. Niektóre sztuki są większe, inne mniejsze. Zdarzają się uszkodzenia transportowe. W pierwszej selekcji oddzielamy pierwszy sort od drugiego. By utrzymać czerwoną etykietę, Vincent przetwarza tylko najlepsze sztuki. Mięso musi być jędrne i chude. Poziom tłuszczu nie może przekraczać 16%. Poza filetem uzyskujemy część tłustą, tak zwany brzuszek. To jest w zasadzie czysty tłuszcz, który oddzielamy od filetu. Przecież ma być różowy. Do odpadków trafia także brązowe mięso z części grzbietowej. Jest ono jadalne, ale nieco twarde i mniej efektowne. Ryby ważyły 386 kg. Na tym etapie obróbki filety ważą 220 kg. Czyli odpadło 40% wagi wyjściowej. Tak duża ilość odpadków wyjaśnia wysoką cenę. Do wyprodukowania kilograma wędzonych filetów potrzeba 3 kg ryby. Filety skurczą się na kolejnym etapie produkcji, przy soleniu. W celu konserwacji posypuje się je gruboziarnistą solą, która przeniknie do wody zawartej w mięsie. Nadmiar soli usuwamy ręcznie. Żadna maszyna nie zastąpi człowieka. To też ma wpływ na cenę. Wędzenie filetów trwa 6 godzin. W tym czasie tracą one 8% wody, a więc także wagi. Dwa kawałki na paczkę. Ostatni etap to dzielenie na plastry. Ze względów estetycznych zachowuje się tylko środek filetów, co oczywiście również podnosi cenę. Nie każdego stać, żeby zapłacić 45 euro za kilogram wędzonej ryby.
By zdobyć więcej klientów, firma Vensenta produkuje również wyroby sprzedawane pod marką sieci sklepowych oraz z najniższej półki cenowej. Jej klientami są wszystkie duże sieci. Tymczasem 2000 km od Bretanii. Jesteśmy w Bydgoszczy. To miasto w Polsce. By sprzedawać we Francji wędzonego łososia w cenie 12 euro za kilogram, przed 5 laty bretońska firma otworzyła filię w Polsce. Koszty pracy są tu 4-krotnie niższe, a warunki podatkowe bardzo korzystne. Dzień dobry, Magda. It's okay? Yes. Vincent nadzoruje proces produkcji. Pierwszy etap to selekcja ryb. Do tej przetwórni trafia łosoś słabszej jakości. Te ryby dostawały karmę, w której było tylko 15% pokarmu pochodzenia morskiego, a resztę uzupełniono soją. Łosoś z czerwoną etykietą otrzymywał 50% pokarmu morskiego, co wpływa na zawartość kwasów omega-3. Taki produkt ma go dużo mniej. Inaczej niż w Bretanii, proces produkcyjny w Polsce jest nastawiony na to, by zachować możliwie największą wagę. Dlatego nie wycina się brązowego mięsa z części grzbietowej. Z tego samego powodu zachowuje się mięso z krwawymi wylewami. Po uwędzeniu to będzie plama wielkości 0,5 centymetra. Sztuczka, która podbija wagę i obniża cenę, dokonuje się przy soleniu. Setki metalowych igieł wstrzykują do mięsa słoną wodę. Dzięki temu ryba ma 10% więcej wody niż na początku. W produkcie końcowym około 12% wagi stanowi woda. Innymi słowy, kupując najtańszego łososia, płaci się nie tylko za rybę, ale także za wodę. Oczywiście wpływa to na jakość. By nastrzykiwane wodą filety pokroić na plastry, najpierw trzeba je zamrozić. Tak filet wygląda przed krojeniem. Musi być sztywny. Napęczniały wodą byłby zbyt miękki. Dlatego trzeba go zamrozić do minus 6 stopni. Po zamrożeniu ryba traci na smaku. Taki produkt nigdy nie otrzymałby czerwonej etykiety. Vincent nie ukrywa, że dzięki obniżeniu jakości firma będzie miała większy zysk. Jest wielka różnica między rybami, które były dobrze karmione, a tymi, które są przeznaczone do nastrzykiwania wodą. Ale najtańsze produkty przynoszą duże zyski. By zaspokoić potrzeby klientów, wielkie sklepy dostarczają tańsze towary. Jaka jest jakość najtańszego łososia? Wracamy do Paryża. Swoją siedzibę ma tutaj Stowarzyszenie Konsumenckie Twój Wybór. Claire Garnier przeprowadza testy jakości. Dziś testuje najtańszego wędzonego łososia. Plaster natychmiast się rozpada. Klei się do innych. Jest miękki. Rozchodzi się pod widelcem. To był największy kawałek. Zostały tylko małe skrawki. Zamrożone przed krojeniem w temperaturze pokojowej plastry się rozpadają.
Różnica cen między najtańszym produktem a tym, który został wyróżniony czerwoną etykietą, odzwierciedla ogromną różnicę jakości. Jednak nie wszystkie testy prowadzone przez stowarzyszenie przynoszą tak oczywiste wyniki. Zdarzają się niespodzianki. W przypadku zielonego groszku w puszkach nie znaleźliśmy żadnej różnicy między markami. Entre les différents produits marque nationale ou premier prix, d'un point de vue qualitatif, ils sont loyaux et ils proposent le même type de qualité. Niektóre z najtańszych produktów dorównują uznanym markom. Dotyczy to na przykład sera Gruyère. Produkt markowy i tańszy odpowiednik mają ten sam skład i konsystencję. Podobnie jest w przypadku jogurtu owocowego. Jak wytłumaczyć fakt, że tani produkt jest taki sam jak markowy, dwa razy droższy? To proste. Obydwa jogurty wyprodukowała ta sama firma. Oto Virazé na południowym zachodzie Francji. W departamencie Lot-et-Garonne działa wytwórnia dżemu marki Georges Léon. Próbowałeś już? W laboratorium właściciel testuje nowy przepis na dżem. Dobry? To przypomina mi moje początki. Dwa kotły, dwa palniki i butla gazu. Lucien Georges Léon zajął się produkcją dżemu przed 30 laty. Dziś jego wyroby można kupić w całej Francji. Produkuje także dżemy, które sprzedają pod swoją marką supermarkety Leclerc, Cora i Monoprix. Kosztują o 1/3 mniej niż dżemy Georges Léon. Producent jest ten sam. I pan też na tym zarabia. Oczywiście. Nie tylko producent jest ten sam, ale także, o dziwo, receptura. A jednak ceny są różne. Jak to możliwe? Lucien Georges Léon zgodził się uchylić nam rąbka tajemnicy. Patryk jest jednym z kierowników produkcji. Posprzątajcie. Ja zajmę się kotłem. Dziś pracują nad ich sztandarowym produktem. Dżemem morelowym według przepisu babci. Owoce pochodzą z Francji. Na swoją kolej czekają w chłodni. C'est de l'abricot du Roussillon qui a été concassé. Donc c'est des doses qui sont bien définies par rapport aux recettes. Et là je vais le mettre en cuisson. Przepis jest tradycyjny, ale technologia nowoczesna. W tym ogromnym miedzianym kotle przygotowuje się masę, która napełni 2000 słoików. Dżem składa się w 65% z owoców. Drugim głównym składnikiem jest cukier trzcinowy. Nie dodaje się żadnych konserwantów ani składników chemicznych. Morele, cukier, woda i żelatyna. Gotowy dżem płynie z kotła rurami i po mniej niż 10 minutach ląduje w słoikach. 2000 sprzedamy pod naszą marką, a 30 tysięcy pod innymi markami. 2000 słoików trafi do klientów pod marką Georges Léon. Patryk przygotowuje teraz porcję dżemu, który będzie sprzedawany pod marką dystrybutorów. Z takich samych owoców robimy nasz dżem. Pochodzą z tych samych sadów, czasem nawet z jednej dostawy. Proces produkcji jest identyczny. Ten sam kocioł, te same składniki. Wielcy dystrybutorzy, zamawiając duże ilości, mogą obniżyć cenę produktu o 1/3.
Z kolei producent, realizując takie zamówienie, obniża swoje stałe koszty funkcjonowania. Dzięki temu może wytwarzać produkt wysokiej jakości i zachować własną dochodową markę. Między tymi dżemami nie ma żadnej różnicy. Różnica w cenach wynika również z tego, że dystrybutorzy sami odbierają towar. Dzięki temu producent oszczędza na transporcie. Dziś jedna z firm handlowych zaopatruje miejscowy supermarket. Tutaj dżem marki Georges Léon kosztuje 2 euro 93 centy. Stoi nad dżemem sprzedawanym pod marką sklepową, który kosztuje 2 euro 17 centów. Bonjour. Dzień dobry. Co słychać w pańskiej firmie? Wszystko świetnie. Właściciel sprawdza, jak prezentują się produkty ich marki. Nasza marka odpowiada na zapotrzebowanie i ma dobrą reklamę. Zamawiamy u producenta duże ilości. Sami transportujemy produkt, przechowujemy go i zaopatrujemy sklepy. W ten sposób obniżamy cenę. Z utrzymaniem niezależnej marki wiążą się dużo większe koszty. Niektóre produkty sprzedawane pod marką dystrybutora są równie dobre jak ich droższe odpowiedniki. Działacze ruchów konsumenckich walczą ze stereotypem, że tańsze znaczy gorsze. Marsylia. Mieszkańcy jednego z osiedli nawiązali współpracę z Nicole Darmon, zajmującą się badaniem jakości żywności. Od 2 lat Nicole wraz z zespołem uczy Marsylczyków, jak wybierać wartościowe produkty i nie przepłacać. Dziś z pomocą dietetyka Christophe Dibois prowadzi degustację. Skosztujecie 3 rodzaje chleba. Powiecie nam, co o nich sądzicie. Na talerzach znalazł się najtańszy chleb, pieczywo pod marką dystrybutora oraz wypiek bardzo znanej marki. Nie wyczuwam wielkiej różnicy. Spróbuj trzeciego. W trakcie testu okazuje się, że najdroższe wcale nie znaczy najlepsze. C i B smakują prawie tak samo. Kto wybiera A? A B? C? Osiem osób wybrało A. Nikt nie wybrał B. 4 osoby wybrały C. A to marka dystrybutora. B to uznana marka. Najdroższa. C to chleb z dyskontu. Wynik nie pozostawia wątpliwości. Najdroższy chleb nie smakuje nikomu. Teraz spróbujecie 3 rodzajów mleka. Nowy test. Wybieram A. 1, 2, 3. 9 osób wybrało najtańsze mleko. Uczestnicy testu są zaskoczeni. Nigdy bym nie powiedziała, że najtańsze mleko jest najlepsze. Uważałam, że coś jest z nim nie tak. Sądzicie, że najtańsze produkty są groźne dla zdrowia? Nie bezpośrednio, ale skoro zjada się je codziennie, kiedyś mogą doprowadzić do choroby po 10 albo 15 latach. Nicole stara się wyjaśnić, że tanie produkty wcale nie muszą zawierać więcej tłuszczu,
soli albo też cukru. Zasadniczo tańsze i droższe jedzenie nie różni się pod względem wartości odżywczych. Soki owocowe czy mleko powstają z jednego składnika, więc nie mogą się za bardzo różnić. To tak zwane monoprodukty. Ze wszystkich przedziałów cenowych są niemal identyczne. To jest to samo. Pod względem wartości odżywczych tak. Jedne smakują bardziej, inne mniej, ale to kwestia gustu. Lecz stosunek ceny do jakości jest różny. Zawsze miałam trochę wątpliwości, ale kupowałam dzieciom sok marki dystrybutora. Kiedy chciałam im dogodzić, kupowałam sok znanej marki. Natomiast dzisiejsza degustacja przekonała mnie, że warto trzymać się marki dystrybutora. Często dochodzimy do takich wniosków. Test wypadł optymistycznie. Czy to dotyczy wszystkich produktów? Czy liczy się tylko wartość odżywcza? Przyjrzyjmy się innemu produktowi, który stał się popularny we Francji. Krewetki, które niedawno były symbolem luksusu, dziś należą do najczęściej konsumowanych owoców morza. Można je kupić wszędzie, świeże, mrożone, w gotowych posiłkach. W supermarketach kosztują mniej niż 10 euro za kilogram. Jak to możliwe, że krewetki są tak tanie? Z ukrytą kamerą zadajemy te pytania osobie obsługującej stoisko z owocami morza. Dlaczego wietnamskie krewetki kosztują niespełna 14 euro, zaś z Madagaskaru prawie 29? Skąd się bierze różnica w cenie? Cena zależy od pochodzenia, wielkości i jakości. Wietnamskie są gorsze od ekwadorskich? Nie powiedziałbym. Są tańsze, dlaczego? Nie wiem. Może mniej płacą pracownikom? Można ufać produktom z Wietnamu? Nie znam się na tym. A jak pan uważa? Nie jadam krewetek. By się dowiedzieć, skąd biorą się niskie ceny, lecimy do Wietnamu. Tanie skorupiaki produkuje się głównie w delcie Mekongu. Co roku eksportuje się stąd prawie 400 tysięcy ton krewetek hodowlanych. Podróż z Ho Chi Minh do prowincji Sichuan trwa 6 godzin. To tutaj znajdują się największe hodowle. Tradycyjne pola ryżowe, zalane wodą, zajmują prawie 4000 hektarów. Małe gospodarstwa tłoczą się jedne obok drugich. Dziś jest dzień połowu. Znajdujemy się na farmie pana Tai. Kiedyś uprawiał ryżar, od 13 lat zajmuje się tylko krewetkami. Kosze pełne są wanamej, czyli białych krewetek. W ciągu niecałych 3 lat 40% farm przerzuciło się na hodowlę tej odmiany, gdyż jest bardziej opłacalna. Hodowaliśmy krewetki tygrysie, ale one łatwo łapały choroby. Ta odmiana jest silniejsza i szybciej rośnie. Masowa produkcja też ma swoje cienie. Wskutek intensywnej hodowli również białe krewetki zaczęły więcej chorować. Farmerzy używają więc wielu antybiotyków i środków chemicznych. Niektóre z nich są w Europie zakazane. Dziś w Wietnamie również nie pozwala się na ich stosowanie, ale skorupiaków nikt nie bada. Czy kupcy sprawdzają czystość wody i krewetek? Nie. Ich interesuje tylko dobry wygląd. Jeśli nie wyglądają ładnie, trudno je sprzedać.
còn không đẹp không sạch thì ta cũng ít mua lắm. Phải sạch, tôm sạch. Pan Tej powiedział nam, że nie używa zakazanych środków. By zapobiegać chorobom, dezynfekuje chlorem sprzęt do regulowania temperatury wody. Po każdym połowie baseny są zlewane gorącą wodą i chlorem. Trzeba zabić wszelkie ślady życia, żeby zniszczyć zarazki chorób. Potem baseny napełniane są wodą morską, którą również trzeba zdezynfekować. Krewetki trzeba jakoś nakarmić. To pożywienie na bazie soi i ryżu. Dajemy im tylko karmę przemysłową, bez żadnych naturalnych dodatków. Na tej karmie szybko rosną. By wyprodukować tonę krewetek, trzeba złowić ponad 2 tony ryb, z których produkuje się karmę. To nie ma nic wspólnego z ekologią. Skorupiaki z intensywnych hodowli przemysłowych mają mniej smaku niż naturalne krewetki. Farmer jednak potrafi sprzedać je z zyskiem. Dziś ubiłem dobry interes. Sprzedałem 9 ton krewetek za 1 100 000 000 dongów. Pan Tej zarobił właśnie równowartość 39 tysięcy euro. Sprzedał krewetki po 4 euro za kilogram. Jedziemy do Soksiąg, stolicy prowincji, do jednej z licznych przetwórni. Hello, witajcie. Proszę za mną. Pan Fu jest dyrektorem firmy. W ciągu roku sprzedaje 10 tysięcy ton krewetek. Przyznaję, że niektóre dostawy są skażone zakazanymi substancjami. Czasem to się zdarza, ale nie często. Mam nowoczesne laboratorium, w którym wszystko można wykryć. Pan Fu chce nam pokazać swoją przetwórnię. W hali produkcyjnej pracuje ponad 1500 osób. Tutaj szykuje się mrożone, surowe skorupiaki. Dla Europy i Ameryki. Tam dla Japonii. Firma może sprostać każdemu zamówieniu, ale najbardziej zaskakuje woń, która uderza w nozdrza. To nie jest zapach krewetek, ale chloru. Krewetki myje się w chlorowanej wodzie. Ameryka na to pozwala, ale Europa nie. Mimo to skorupiaki, które pojadą w tych kierunkach, są przygotowywane na tej samej linii produkcyjnej. Czy karmione przemysłowo i kąpane w chlorze krewetki mogą w ogóle mieć naturalny smak? Pan Fu wie, jak rozwiązać ten problem. Tutaj nasączamy krewetki solą, czosnkiem, cukrem i STPP. STPP, czyli polifosfat, to substancja, która zwiększa wagę produktu od 5 do 10%. To ważny etap. Jeśli klient chce dostać produkt wysokiej jakości bez dodatków, musi więcej zapłacić. Do bardziej popularnych produktów dodajemy różne smaki. Dzięki temu są tańsze i bardzo smaczne. Tak produkuje się w Wietnamie tanie krewetki. Ale można tam kupić również skorupiaki najwyższej jakości. Południowy region Kamao słynie z farm organicznych. Kiedy minie się wioski, tylko nieliczne znaki przypominają podróżnym o ingerencji ludzi. 200 farmerów hoduje tu krewetki wyłącznie naturalnymi metodami.
gościmy u pana T, największego hodowcy w regionie. Mięso z przemysłowych hodowli nie jest jędrne. Moje krewetki są ekologiczne, mają więcej smaku, są prawie słodkie. Farma pana T rozciąga się na 15 hektarach i wtapia w dziką przyrodę. Dziś zaczyna się nowy cykl hodowlany. To prawdziwy skarb. Za 5 miesięcy z tych larw wyrosną najdroższe krewetki na rynku. To odmiana, która tu żyje naturalnie. Wielka krewetka tygrysia. Jest odporna na wirusy. Żywi się algami, owadami i liśćmi mangrowców. Larwy łowi się w pobliskim morzu i wpuszcza do stawu. Dwa razy w miesiącu otwiera się śluzę. Połów też jest naturalny. Odbywa się w czasie nowiu i przy pełni księżyca, kiedy przychodzi fala przypływu. Dorosłe krewetki chcą wrócić do morza, by złożyć ikrę. Zakładam więc sieć i łapię duże sztuki. Mniejsze zostawiam w wodzie, żeby jeszcze podrosły. Wystarczy zaczekać. Pierwsze skorupiaki zjawią się z zapadnięciem mroku. Sieci wyciąga gospodarz z rodziną. Połów jest mniejszy niż na farmie przemysłowej, ale dużo bardziej różnorodny. W ciągu roku pan T uzyskuje tylko 500 kg skorupiaków z hektara. W hodowli przemysłowej łowi się 13 ton. Są kraby, kilka rodzajów krewetek i ryb. Największy zarobek dają czarne krewetki i kraby. Jestem zadowolony, choć nie zawsze jest tak dobrze jak dziś. Bywa różnie, ale dziś pan T się uśmiecha. Złowił ponad 17 kg pięknych skorupiaków. We Francji można je znaleźć na stołach wykwintnych restauracji. W supermarketach są dostępne organiczne krewetki z Madagaskaru, ale trzeba zapłacić za nie od 25 do 30 euro za kilogram. Produkty ekologiczne nie są na każdą kieszeń, ale stanowią coraz większą część rynku żywności. Handlowcy dostrzegli nową niszę. Tanie produkty ekologiczne. Najnowszy przebój taniej ekologii to biojajka sprzedawane pod marką dystrybutora. W minionym roku, mimo kryzysu, ich sprzedaż wzrosła o ponad 12%. Ale czy za niespełna 2 euro można kupić 6 zdrowych jaj? Północno-wschodnia Francja, departament Marny. Zaglądamy do największej firmy, która zajmuje się pakowaniem jaj. Zakład przyjmuje codziennie 3 miliony sztuk pochodzących z hodowli wszelkiego rodzaju. W ostatnich latach coraz większą rolę odgrywają dystrybutorzy jaj organicznych. By obniżyć ceny, proces pakowania został w pełni zautomatyzowany. W ciągu godziny maszyny mogą zapakować nawet 120 tysięcy sztuk. Zanim trafią do pudełek, wszystkie jajka zostaną zmierzone i posegregowane według wielkości.
Firmy ekologiczne sprzedają około 30% więcej jaj organicznych niż dystrybutorzy pod własną marką. Teraz pakujemy dla Leclerca i ED. Wcześniej dla sieci Auchan i Cora. Współpracujemy też z Intermarché. By maszyny pracowały na pełnych obrotach, kierownik produkcji kupuje organiczne jaja w Bretanii i na wschodzie Francji. By obniżyć koszty transportu, współpracuje tylko z wielkimi fermami. Interesują nas tylko te fermy, które hodują co najmniej 9 tysięcy kur. Zapewne w niedalekiej przyszłości ta granica przesunie się do 20 tysięcy. Tylko wtedy można dalej obniżać koszty. Czy jaja z fermy, na której hoduje się 9 tysięcy kur, naprawdę mogą być organiczne? By odpowiedzieć na to pytanie, jedziemy do Audemars, do jednego z dostawców. Cyril Gadjoli przez 5 lat hodował bydło i kury, ale przed kilkoma miesiącami nastawił się na produkcję ekologiczną. Na skraju wioski postawił gigantyczny kurnik o długości 140 metrów. Europejskie normy przewidują, że ferma ekologiczna nie może liczyć więcej niż 3000 kur. By spełnić normy, Cyril przegrodził halę siatką, dzieląc ją na trzy części. Coś to daje, kury mniej się dziobią. Jeszcze 3 miesiące wcześniej Cyril nic nie wiedział o hodowli organicznej. Przy budowie kurnika korzystał z pomocy technicznej firmy pakującej jaja. Wszystkie koszty zostały skalkulowane na najniższym możliwym poziomie. Musiały się czegoś przestraszyć i naderwały siatkę. By produkować organiczne jaja, trzeba podawać kurom organiczną karmę. Tu jest karmnik. Kukurydza, soja, mikroelementy i inne składniki. Tak karmione kury znoszą 275 jaj w ciągu roku. Na małej fermie tylko 230 jaj. Dzięki bogatej w proteiny soi, jaja są większe i kury znoszą ich więcej. Jedzenia nigdy nie brakuje. Z wielkich silosów co 4 godziny napływa kolejna porcja. Kurnik jest oświetlony przez 16 godzin dziennie. Jaja zbiera się na bieżąco. Tu są gniazda do znoszenia jaj. Niżej jest ruchoma trakcja, która przenosi jajka w drugi koniec budynku. Nowoczesna technika. Tak. Zebranie 9000 sztuk wcale nie jest łatwe. Jeden dzień by nie wystarczył. Konsumenci zupełnie inaczej wyobrażają sobie organiczne gospodarstwo. Cyril spełnia jednak wszystkie europejskie normy dotyczące hodowli ekologicznej. Kury mogą od rana do wieczora wychodzić na wielką łąkę. Wybieg ciągnie się pod las, a z tej strony aż do drogi. To ogromna przestrzeń, ale ptaki dostają karmę już od 7 rano i wcale nie chce im się skubać trawy. Nie lubią oddalać się od karmnika. W małych gospodarstwach kury jedzą więcej traw i ziaren, a mniej gotowej karmy. Czy jaja produkowane na fermie Cyrila są tak samo smaczne i wartościowe jak jaja z tradycyjnej hodowli?
Jesteśmy w Paryżu na targu żywności organicznej w Batignolles. Claude Aubert jest autorem książek o zaletach organicznej żywności. Każdą sobotę przychodzi na targ po ekologiczne jaja. Bonjour Suzanne. Ça va? Proszę wybierać. Je vous laisse les choisir. Wszystkie dobre. U Suzanne tuzin jaj kosztuje 5 euro. W supermarkecie pod marką własną za tuzin płaci się zwykle 3 euro. Jak pani karmi kury? Sypię im ziarno dopiero około 10, żeby wcześniej pojadły trochę traw na łące. W zielenie jest najwięcej witamin. Różnica między dużą fermą, nawet organiczną, polega na tym, że Suzanne ma tylko 130 kur. One często chodzą po łące i jedzą dużo traw oraz ziół. Dlatego ich jaja zawierają więcej witaminy A i kwasów omega-3. W naszej diecie jest ich zawsze za mało, bo żywność jest produkowana metodami przemysłowymi. To ważne substancje, które zapobiegają chorobom serca i układu krążenia. Wpływają też na nasze samopoczucie psychiczne, zapobiegają chorobom nowotworowym. Wszyscy powinniśmy jeść więcej kwasów omega-3. Tanie jajo ekologiczne zawiera mniej cennych substancji. To nie jedyny problem. Hodowcy karmią kury soją, by znosiły więcej jaj. Soja pochodzi z importu i przykre niespodzianki nie należą do rzadkości. Firma Edubres od 20 lat produkuje karmę organiczną. Podobnie jak inni wytwórcy, Arnaud Dimisła dodaje do niej soję, gdyż jest to najbardziej ekonomiczne źródło wartościowych protein. Jest jednak haczyk. Z soją zawsze wiąże się ryzyko. 4/5 światowych upraw to soja modyfikowana genetycznie. Ryzyko jest różne w zależności od miejsca pochodzenia. Dodatek GMO w paszy oznacza, że jajo nie będzie organiczne. Zakup soi z tradycyjnych upraw bywa problematyczny. Francuska soja jest wolna od GMO, ale jest bardzo droga. Producenci kupują tanią soję we wschodniej Europie, w Brazylii i Azji. Ale wtedy ryzyko wzrasta. W 2008 roku wybuchł skandal, gdy okazało się, że chińska organiczna soja jest skażona bardzo toksyczną melaminą. Z kolei w organicznych produktach z Brazylii często wykrywa się domieszkę ziaren GMO oraz pestycydów. Arnaud Dimisła zaczął importować soję z Włoch, które przestrzegają europejskich norm, ale w kwietniu 2012 roku dokonał przykrego odkrycia. Ziarno zawierało pestycydy i było modyfikowane, więc nie nadawało się do karmy organicznej. Ale miało wszystkie certyfikaty. Okazało się, że włoska firma sprzedała soję kupioną w Rumunii. Zachodzi podejrzenie, że w oszustwie brał udział urząd wydający certyfikaty. Śledztwo trwa, ale zanieczyszczona karma już trafiła na fermy i została zjedzona przez francuskie kury. Zabezpieczam próbkę. Na szczęście jaja posiadają naturalną osłonę przed pestycydami. Nie były więc skażone, ale nie powinny trafić do sprzedaży jako produkt organiczny. Media co i róż donoszą o podobnych sprawach. W tym roku odkryto nowy rodzaj oszustwa.
Wybuchł kolejny skandal w branży spożywczej. Tym razem nie chodzi o jakość artykułu, ale o jego pochodzenie. Włoskie jaja sprzedawano bowiem jako produkt francuski. W latach 2008-2011 szef fermy organicznej, która produkowała mniej jaj niż zakładano, sprowadził z Włoch co najmniej 11 milionów ekologicznych jaj i sprzedawał je jako produkt francuski. Mężczyzna argumentował, że działał pod naciskiem dystrybutorów, grożących zerwaniem umowy. Firma została ukarana grzywną w wysokości 28 tysięcy euro. Marki własne dystrybutorów i najtańsze produkty zajmują coraz więcej miejsca na sklepowych półkach. Prawie wszystkie duże firmy spożywcze walczą o miejsce na rynku taniej żywności. Jednak obniżanie cen czasem zmusza producentów do obniżania jakości. Konsumenci muszą więc uważnie czytać etykiety i interesować się pochodzeniem poszczególnych składników. W dobie kryzysu musimy się nauczyć, jak kupować dobre jedzenie za mniejsze pieniądze. Wersja polska, Master Groove Studios. Tekst Anna Zamęcka. Czytał Daniel Załuski.